Witam Was serdecznie. Tak, Asia Was też tutaj wita, jeszcze jej nie słyszycie, ale zaraz usłyszycie. Mam znowu przyjemność powitać Was na kolejnej wirtualnej podróży. Tym razem polecimy do Finlandii, do troszeczkę zimniejszego kierunku, ale to zaraz Wam Asia poopowiada, jak wygląda naprawdę. Żeby, jak to się mówi, tradycji stało się zadość, proszę dajcie w komentarzu krótką informację, że jest ok technicznie, czyli że nas widzicie, że mnie słyszycie i wtedy będziemy mogły zaczynać. Ja sobie przy okazji tutaj odpalę naszą relację na urządzeniu mobilnym, żeby też zweryfikować, że jest ok, ponieważ zawsze te komentarze troszeczkę później od Was dochodzą. Więc te osoby, które się podłączyły, a widzę, że już trochę jest, proszę o krótką informację, że jest ok technicznie. Jest ok, super, dzięki Eliza, bardzo mnie to cieszy. Czyli jeszcze raz chcę Was serdecznie powitać na kolejnej wirtualnej podróży, czyli online-owym zwiedzaniu świata. W obecnych czasach, kiedy to podróżowanie jest troszeczkę utrudnione, wymyśliliśmy taki projekt, że będziemy Was zabierać w różne zakątki świata w formule online, no nie jeszcze face to face, bo nie wszędzie możemy pojechać, ale mamy nadzieję, że dzięki temu troszeczkę zaznajomicie się z danym krajem, posłuchacie gości, którzy specjalnie są dla Was zaproszani właśnie na te spotkania, dowiecie się różnych ciekawostek o danej destynacji i dzięki temu być może łatwiej Wam będzie podjąć decyzję, kiedy już będziecie wiedzieć, że chcecie pojechać do danego kierunku, będziecie wiedzieć, co tam zwiedzić, no i też goście, którzy są zapraszani na te spotkania, w trakcie tych spotkań na żywo pokazują Wam taki no, malutki kawałek danego kraju, bo myślę, że wiecie o tym doskonale, że w godzinę nie jesteśmy w stanie pokazać Wam bardzo dużo, bo jest to po prostu nierealne, natomiast ma to na celu, żebyście poczuli klimat danego miejsca, co mamy nadzieję również ułatwi Wam wybór destynacji na podróż. Ja się nazywam Elwira Urbańczyk i reprezentuję firmę Make Break, w której zajmujemy się przygotowywaniem wyjazdów szytych na miarę. Są to wyjazdy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów firmowych w postaci wyjazdów motywacyjnych, które są potocznie nazywane incentywami. Tworzymy kreatywne plany podróży, szukamy przelotów, noclegów, układamy cały wyjazd od A do Z. Zajmujemy się także tworzeniem konferencji, eventów, również w formule online, bo teraz jest to dosyć popularne. Natomiast już niedługo, mamy nadzieję, będą to normalne eventy, konferencje face to face, do których jesteście przyzwyczajeni i wielu z Was, z tego co wiemy, brakuje. Okej, myślę, że w kwestii wstępu to wystarczy, żeby nam tam Asia nie zamarzła, bo jak wiecie, troszeczkę u niej może być chłodniej niż u nas. Więc witam Cię, Asiu, serdecznie. Jak się masz? Cześć, dzień dobry za zaproszenie przede wszystkim. Ja masz się bardzo dobrze, dziękuję. Wszystko w porządku, mamy super pogodę, nie pada ani deszcz, ani śnieg u nas, co było wczoraj zresztą, więc naprawdę wbiliśmy się idealnie w moment tej rozmowy i mam nadzieję, że pokażę Wam fajne ciekawostki i rzeczy tutaj właśnie związane z moim mieszkaniem w Finlandii. Właśnie faktycznie, ja widziałam, że wczoraj u Was padało i mogłoby to być ciężkie przeprowadzić live na zewnątrz w śniegu, dość, że chłodno to jeszcze śnieg, więc dobrze, że faktycznie troszeczkę się przystopowało. Może jeszcze jutro spadnie, a może nie. Słuchaj. No, ta pogoda w kratkę, zdecydowanie. No właśnie, no właśnie. Powiedz proszę coś o sobie, przedstaw się, powiedz czym się zajmujesz i co nam pokażesz dzisiaj. Nazywam się Asia Kocon, pochodzę z Warszawy, z Polski, ale też z Bolesława, więc mam taką bardzo mieszaną historię. Natomiast jeśli chodzi o to, czym się teraz zajmuję, no to jest troszkę inaczej niż w normalnej sytuacji, ponieważ mamy zamknięte granice od roku. Wcześniejsza moja praca była związana z turystyką. No teraz musimy ten okres przeczekać i ja się w tym momencie skupiłam głównie na nauce języka fińskiego, który jest po prostu moim challenge'em, którego jeszcze nie opanowałam, ale mam nadzieję, że wkrótce to się zmieni, chociaż albo jakoś rozwinie się do przodu. Niektórzy z Was mogą mnie też kojarzyć z mojego bloga, czy z social mediów pod nazwą Ostra Finka, gdzie właśnie opowiadam o moich przygodach w Finlandii, pokazuję jak żyję, no i właśnie przekazuję Wam wszystkie takie ciekawostki i kulturalne, i jedynowe. Wiem, że lubicie o takich rzeczach słuchać, więc mam nadzieję też, że dzisiaj dowiedzieć się czegoś nowego. Z pewnością. A powiedz w ogóle, bo szczerze mówiąc, strasznie mi się podoba w ogóle ta nazwa Ostra Finka. Czy to jest z czymś związane? Ma jakąś historię? Dlaczego akurat taka nazwa?
To znaczy, nazwa jest bardzo skojarzeniowa, ponieważ Ostra Finka dla mnie wcześniej, no to był taki nóż harcerski. Ja też byłam związana przez kilka lat z harcerstwem w Polsce. No i jakoś tak to nazewnictwo funkcjonowało. Wiem, że osoby, które nie są związane z tym środowiskiem, mają troszkę inne skojarzenia, natomiast jeśli chodzi właśnie o mnie, no to tu w Finlandii ja noszę normalnie nóż przy pasie, kiedy pracuję, więc to nie jest żadna nowość. Nie jest to też jakaś taka bardzo dziwna rzecz tutaj, bo większość ludzi, którzy pracują przynajmniej na zewnątrz, mają właśnie takie ostre finki, czy nawet większe jakieś myśliwskie noże przypasane właśnie tutaj do pasa, do spodni. Chodzimy z nimi wszędzie, czy to jest restauracja, czy to jest sklep, jakby tutaj na to się nie zwraca uwagi, jest trochę taki dziki zachód, ale jakby Finowie są bardzo spokojni i też jakby bardzo rozważnie używają tych noży, więc to nie jest absolutnie agresywne zachowanie i tak mi się jakoś skojarzyło, że właśnie bardzo to do mnie pasuje, ale też pasuje do miejsca, w którym mieszkam obecnie. Powiem ci, zaskoczyłaś mnie, bo ja właśnie też sobie skojarzyłam to, co na końcu powiedziałaś z tym miejscem, bo mi się gdzieś tam kojarzy, no Laponia, ostra zima, zresztą nadal jeszcze tam takie troszeczkę widać za tobą uroki, bądź no nie wiem, mniejsze uroki, ale zimę, bo jeszcze widać śnieg, więc mi się to w zasadzie skojarzyło z tym miejscem, w którym jesteś. A w ogóle, dlaczego akurat wybrałaś Finlandię do przeprowadzenia się? No bo jest to taki to trochę unikatowy kierunek. Jest zdecydowanie egzotyczny. Finlandia w Polsce jeszcze nie jest bardzo popularna, więc mam wrażenie, że ja przyjeżdżając tutaj też nie wiedziałam do końca, na co się pisze. Bardzo próbowałam znaleźć różne informacje w internecie. Nie udało mi się. Dostałam też książek w bibliotece, ale oprócz takich przewodników, to nawet nie po Finlandii, tylko i wyłącznie po Helsinkach, nie udało mi się znaleźć innych informacji, takich właśnie z życia wziętych. To było mniej więcej 4 lata temu. Więc to też moja taka misja w internecie, żeby pokazywać się, że to jest fajnie i że ta zima, czy w ogóle ta Laponia nie jest taka straszna, na jaką się wydaje. A Finlandia tak naprawdę wzięła się bardzo z przypadku i to ona wybrała mnie, a nie bardziej niż ja ją, ponieważ w momencie, byłam w takim momencie w życiu w Polsce, kiedy już broniłam swoją pracę magisterską, myślałam co dalej, chciałam gdzieś może coś zmienić w swoim życiu i wymyśliłam sobie wolontariat. Szukałam tego wolontariatu, co prawda w bardziej południowych kierunkach w Europie, ale jakoś się nie udało, więc jedyną jakby opcją moją było wyjechać na północ. Tutaj mnie przyjęli w Turku, to jest takie małe, znaczy wszystkie miasta w Finlandii są małe, więc to jest jedno z większych miast w Finlandii na południu, zresztą była stolica, no i pojechałam tam na rok i po roku już tak wsiąknęłam w tą kulturę, że też nie chciałam jeszcze stąd wyjeżdżać, nie wiedziałam, czy to jest taka przygoda na kilka lat, czy na dłużej, no ale w tym momencie no już wiem, że zdecydowanie na dłużej. Właśnie zaczął śnieg padać. Nie, wypowiedziałyśmy to. Bardzo malutki, ale to jest jedna chmura tutaj nad nami, nie ma problemu. Więc po prostu jak mi się wolontariat skończył, to też zaczęłam szukać pracy tutaj na miejscu. Chciałam się przeprowadzić do Laponii, ponieważ jednak ta zima na południu Finlandii bardzo mnie rozczarowała. Nie była taka, jakiej się spodziewałabym już będąc tak daleko na północ, więc Laponia właśnie była takim miejscem bajkowym, z piękną, białą zimą, ale też z pięknym latem, że to się absolutnie nie wyklucza, więc jeśli o to chodzi, to no tutaj jest dla mnie idealnie w tym momencie. Czyli troszeczkę z przypadku, ale teraz tak jak powiedziałaś, no już wiadomo, że zostaniesz trochę na dłużej, no chyba, że gdzieś tam was gdzie indziej rzuci. A no powiedz, ale tego jak... nigdy nie wiadomo. To prawda, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób przewidzieć. A powiedz, jak w ogóle początki twoje w Finlandii? Może troszkę, jak możesz nawiązać w ogóle do Finów, bo też różne jakby nasze opinie o nich funkcjonują, no jakby myślimy różne rzeczy, to może gdzieś tam to wyprostujesz albo powiesz, że faktycznie tak jest, jakbyś tak mogła ogólnie powiedzieć o ludziach tego kraju i jak cię przyjęli. To znaczy, przyjęcie było bardzo sympatyczne, natomiast no moje takie przeboje z Finami zaczęły się troszkę później, ponieważ w tym momencie mogę powiedzieć o Finach to, że oni są bardzo otwarci, bardzo życzliwi, pomocni.
na pierwszy jakby rzut, tak bardzo chcieli też nam jako właśnie przyjezdni z zagranicy pokazać same superlatywy tego kraju. Natomiast później zaczęły się takie moje już osobiste problemy z nawiązywaniem takich głębszych kontaktów. Tutaj rzeczywiście jest takie powiedzenie, że Finn jako przyjaciel, no to bardzo trudno z nimi nawiązać taką przyjaźń, ale jak już się przełamie te lody i się spędzi dużo czasu razem, po prostu się zapracuje na tą przyjaźń, to ona jest na całe życie. No i zaczęły się po prostu sprawdzać, ale naprawdę zupełnie inne podejście do takich relacji międzyludzkich, inaczej też nowi się otwierają na ludzi z innych krajów, szczególnie na tych, którzy też nie mówią po fińsku, bo to jest jednak duży problem jeszcze dla Finów mówić po angielsku i też się otwierać na drugiego człowieka w innym języku. To są takie moje indywidualne sprawy, z którymi ja się spotkałam, więc nie jest tak do końca, że oni właśnie są zamknięci w sobie, że nie są mrukami albo właśnie unikają towarzystwa, tylko to inaczej się odbywa. W sensie ten stereotyp jest trochę prawdziwy, ale tak nie do końca. Wiesz co, ale to w sumie tak sobie teraz pomyślałam, że to tak jak i w Polsce, jeżeli nawiązujemy z kimś tam relacje i do tego wchodzi obcy język, który jest dla nas obcy i obcy dla tej osoby, no to jest swego rodzaju trudniej, bo może chciałabyś coś wyrazić, jakby siebie powiedzieć, no ale jednak gdzieś tam jest ta blokada, nawet wśród, nie wiem, no może nauczyciel angielskiego, native speaker, jeżeli spotyka się z kimś, z drugim native speakerem, to może będzie im łatwiej wyrazić te emocje, natomiast może to też jest faktycznie swego rodzaju jakieś tam utrudnienie i dlatego może być tak odbierane. Ale to fajnie, co powiedziałaś, że oni są tacy, że jak już masz tego przyjaciela, to jesteś pewna, że masz go tak naprawdę na całe życie, a nie że na chwilę, nie? Tak, tutaj Finowie tak nie uzewnętrzniają ze swoimi uczuciami, a z opiniami i tak dalej. To dopiero przychodzi właśnie po jakimś tam czasie, w którym się poznajemy. Na początku oni są, no są przesłodcy, ale są bardzo tacy zachowawczy w tym samym momencie, więc no dla mnie to był taki trochę szok kulturowy i ja musiałam się do tego przyzwyczaić i zaakceptować też ja wiem, że jakby ja moją osobowością, która jest dosyć energetyczna i właśnie taka hop do przodu i czasami no tak wyrażam sobą całą więcej niż ci wszyscy Finowie razem wzięci, więc dla nich to też jest na pewno w jakimś stopniu nieśmielające i naprawdę trzeba czasu właśnie, żeby taką pierwszą barierę przynajmniej przełamać. A chociaż wiesz... osoby, które mówią po angielsku, bo tutaj też przychodzi taki problem, że Finowie dosyć niechętnie mówią po angielsku, szczególnie młode osoby, co jest bardzo zaskakujące. To jest trochę jak z naszym językiem w szkole, jeśli się go tam nie trenuje za granicą, czy właśnie nie trenuje się z osobami z innych krajów, no to ten język taki, czy angielski, czy niemiecki, czy francuski, zależy kto co miał w szkole, no to też jest taki język książkowy, ale też nie taki życiowy. Więc wydaje mi się, że tutaj też dużo trzeba się tak językowo przełamać, żeby tą relację nawiązać. No, ale chyba się zakręciłam, bo miałam jakąś myśl, ale coś mi wypadło. Spokojnie, ale dlatego też zaczęłaś się uczyć fińskiego, który nie jest chyba łatwym językiem. No, fiński nie jest łatwym językiem, no niestety nie mogę o nim tak powiedzieć. Jest bardzo interesujący i jest dość logiczny, natomiast nie jest podobny do niczego innego, oprócz oczywiście estoński, węgierski, no powiedzmy, że mają tam z węgierskim dosyć mało, ze estońskim całkiem dużo wspólnych słów i czasów, natomiast jeśli chodzi o inne europejskie języki, no to absolutnie nie, więc jeśli chciałabym się czegoś domyślić, no to tutaj nie ma takiej opcji, bo to wyjdzie w totalnie niezłą stronę. Oczywiście ja mam bardzo duże ułatwienie, że mieszkam w danym kraju, w którym uczę się tego języka, więc czy chcę, czy nie chcę, no to muszę się z nim posługiwać, muszę, jakoś przebywam w tym towarzystwie, gdzie się jego używa na co dzień. Słucham native'ów po prostu, no to nie ma lepszej formy nauki niż właśnie takiej życiowej, natomiast no to jeszcze długa droga. Asia, takie mam techniczne pytanie. Czy masz może jakieś inne słuchawki? Bo tu widzę, że Sabina i Izabela pisały, że słabo cię słyszą. Ja wiem, że czasem masz chyba te AirPodsy. Czasem jest tak, że one jakoś tam coś zakłuszają. Nie mam pojęcia, z czym to jest spowodowane.
No ale bez słuchawek to z kolei ciężko będzie w ogóle, tak? Znaczy, możemy spróbować i bez słuchawek, i mogę spróbować skombinować inne słuchawki. To spróbuj, spróbuj je odłączyć. Może, bo jesteś w sumie bliskiej odległości, więc może będzie cię słychać. Zaraz tutaj spróbujemy poradzić na te zakłócenia. Okej, Asia chyba się na chwilę musiała odłączyć, żeby odpiąć te słuchawki i przypiąć się. Jak przez watę słuchać? No są takie zakłócenia. Wiecie co, czasem właśnie tak jak z kimś rozmawiamy i ktoś widzę, że używa tych AirPodsów, czasem działa po prostu idealnie, a czasem jakieś takie zagłuszenia wchodzą w grę. Nie mam pojęcia, z czym to są związane rzeczy. No myślę, że Asia za chwilę wróci. Jest tu prężnie instagramowo, facebookowa i już tu ja ją widzę, więc ją tutaj Ja się dopinam. odłączyłam od wszystkiego. Ale nie ma problemu, wiesz, Przepraszam. bo łatwiej ci. O, teraz wiesz co, chyba jest lepiej. Dajcie znać, czy teraz słyszycie Asię lepiej, bo wydaje mi się, że teraz będzie. Wiesz co, one tak jakby zamykały trochę ten dźwięk faktycznie i może dlatego coś tam odbijało. Nie mam Okej, pojęcia. no to próbujemy. Tu jest Próbujemy dosyć tak. cicho, więc jakby też nie powinno być problemu. Mi się wydaje, że jest lepiej. Dajcie znać te osoby, które tam gorzej słyszały. O, teraz jest super Aśnie. No więc No to okej. Okay. To super. zostańmy w takim razie bez słuchawek. Chowam. Czyli uczysz się fińskiego i to, co powiedziałaś, faktycznie łatwiej ci jest, bo jak jesteś na miejscu, siłą rzeczy, no gdzieś tam, nie wiem, w sklepie czy w jakichś takich miejscach, gdzie spotykasz się z Finami, no to będziesz trenowała ten język i myślę, że będzie ci się łatwiej też przez to nauczyć, tak? Natomiast, Znaczy, no. są różne podejścia tutaj. Jedno jest Aha. takie, że jeśli ktoś rzeczywiście chce mówić po angielsku, no to słysząc nawet mój akcent będzie odpowiadał mi też po angielsku, nawet jeśli ja będę próbowała po polsku. Więc no to już takie jest ryzykowne. Natomiast też no próbuję. Nie jest to zawsze łatwe. Czasami zdarza się tak, no jest większość takich sytuacji właśnie życiowych, że na przykład jeśli jestem w jakimś miejscu publicznym, nie wiem, czy to chodzi o sklep, czy jakąś inną sytuację. Bardzo ja umiem się wyrazić w sensie to, czego ja potrzebuję, czy czego oczekuję, czego chcę i tak dalej. Gorzej jest, jak ja nie zrozumiem tej drugiej strony, bo w fińskim wychodzi jeszcze taki case, że ten język urzędowy, czyli tego, którego ja się w tym momencie uczę, jest totalnie, totalnie inny od języka mówionego. Już pomijając wszystkie dialekty, takie naleciałości właśnie z konkretnego miasta, bo to też w każdym mieście się troszkę inaczej mówi, troszkę inaczej się skraca te słowa. Natomiast jeśli właśnie chodzi o takie porównanie tego języka oficjalnego do mówionego, no to są totalnie dwa różne języki i ten drugi już w ogóle nie ma w nim żadnych zasad, oprócz tego, że właśnie te słowa są skracane no przynajmniej do połowy. Więc na przykład jeśli najprostszy przykład, który mogę w tym momencie podać, no to na przykład jest mina, czyli ja. No to Finowie tak nigdy nie powiedzą. Powiedzą szybciej ma, więc cały środek tam wylatuje i zostały tylko dwie literki. Więc na takich dwuliterkowcach można zbudować całe zdanie i oni rozumieją, o co chodzi. No a ja już niekoniecznie, więc wtedy jest taka niezręczny moment, bo czasami mogę się jeszcze domyślić, o co chodzi, a czasami już nie, więc wtedy przepraszającym tonem pytam się, czy mogę to właśnie zmienić na angielski, bo to już wychodzi poza zakres moich możliwości. No ale powolutku, małymi kroczkami może gdzieś kiedyś do czegoś dojdę. Na pewno to jest kwestia czasu, wiesz, nauczysz się tych podstaw i takiego języka, właśnie tak jak mówisz, urzędowego, a potem myślę, że zresztą masz znajomych Finów, więc będziecie też rozmawiać trochę inaczej. Tak mi się wydaje, że to raczej tam kwestia czasu po prostu. A powiedz w ogóle, wiesz, jak dużo Polaków mieszka w Finlandii? Ja gdzieś czytałam ostatnio, że nawet około 5 tysięcy, ale nie wiem, czy to prawdziwa informacja, czy nie. Znaczy, wydaje mi się, że akurat 5 tysięcy to nie jest aż taka duża liczba, więc wydaje mi się, że to jest całkiem możliwe. Jeśli chodzi o obecność Polaków w Finlandii, no to tak samo w zasadzie rozkłada się jak obecność Finów w Finlandii, czyli te największe ośrodki miejskie znajdują się na południu. Tak dzielimy Finlandię, powiedzmy, pod względem ludności na cztery obszary, że znaczy w okolicach Helsinek mieszka 1/4 ludności Finlandii, później taka mniejsza połowa południa to jest kolejna 1/4. Tam są duże miasta takie jak Turku właśnie, chyba Tampere też w to wchodzi. Później jest taki duży, dosyć duży obszar, nazywa się, z jednej strony jest Lejkland, z drugiej strony jest Ostrobotnia, tam jest kolejna 1/4.
I największy obszar, no to już nasza Laponia, gdzie znajduje się kolejna, jedna czwarta, już ostatnia cząstka właśnie tej społeczności fińskiej, no ale na takim terenie, że po prostu jest praktycznie połową Finlandii. Więc tak też pewnie się rozkłada obecność Polaków w tym kraju, że właśnie najwięcej mieszka właśnie okolice Helsinek, Espoo, to są te Vantaa, to są takie miejscowości i w zasadzie takie fińskie trójmiasto dosyć połączone ze sobą. No a później już w dużych miastach oczywiście tam są uniwersytety, też są studenci. Co prawda u nas Rovaniemi też ma w zasadzie 3 uniwersytety, natomiast z tego co wiem, te współprace, szczególnie jeszcze w ogóle w tych czasach między uczelniami trochę upadają, więc tych studentów nie ma tak dużo. Na pewno ktoś jest, ale nie tak jak czasami można było się właśnie nadziać na to, że idąc po ulicy tutaj w Rovaniemi, czy to właśnie byli turyści mówiący po polsku, czy studenci mówiący po polsku, i to było takie zawsze miłe i odkrywcze uczucie. Natomiast jeśli o to chodzi, no to rzeczywiście czym dalej na północ, tym jest mniej ludzi i to już niezależnie od tego, jakiej są narodowości. A to jest kwestia głównie pogody, czy właśnie rozwinięcia, tak jak mówisz, że nie wiem, Helsinki czy tam Turku, że są no, bardzo rozwinięte, jest dużo tej infrastruktury, czy też kwestia pogody, które też chcę poruszyć, bo to takie jest pierwsze pytanie osób wyjeżdżających, kiedy lecieć do Finlandii, jaka pogoda mnie czeka, co zabrać i tak dalej. Wiesz co, nie wiem, czy kwestia, znaczy jeśli ktoś już się decyduje chyba na Finlandię, no to musi przewidzieć wszystkie pory roku. Rzeczywiście ta zima w Laponii jest totalnie inna niż na południu kraju, więc no to powiedzmy, że ludzie mogą mieć jakieś obiekcje. Jeśli chodzi o pracę, to na pewno są lepsze warunki, jest więcej ofert na południu Finlandii, czy to w języku fińskim, czy to po angielsku, więc jeśli ktoś przyjeżdża bez jakiegoś przygotowania właśnie w kierunku takim językowym, no to pewnie jego pierwszą pracą będzie praca tylko i wyłącznie po angielsku, a no to jest możliwe albo w miejscach turystycznych, takich jak jest Rovaniemi, albo w miejscach właśnie, gdzie są duże korporacje, które głównie posługują się językiem angielskim na co dzień, albo też w miejsca właśnie takie, w których nie ma problemu, żeby się dogadać po angielsku, nawet z większością ludności fińskiej, więc na pewno południe tutaj wygrywa pod tym względem. No a poza tym też jest łatwa komunikacja, dosyć łatwa komunikacja z Polską. Można wsiąść w Helsinkach czy w Turku tylko w jeden samolot i już być w którymś z miast w Polsce, więc na pewno to też jest duże ułatwienie. No tutaj z Rovaniemi ta wyprawa jednak dosyć długo trwa, szczególnie latem, kiedy odcinają nas od większości połączeń z właśnie czy samolotem, czy żeby jakaś była taka dogodna przesiadka, to nie ma opcji, więc trzeba liczyć tak mniej więcej no ponad 24 godziny, że się dotrze do Polski. To prawda, ja pamiętam, że pod klientów szukałam firmowych właśnie przelotów w okresie września, czyli nie jakby do Laponii, nie w takim sezonie śniegowo-zimowym i z tym, co nam się kojarzy Laponia, no to był no, duży problem, żeby znaleźć to połączenie i bez przesiadki no to nie wchodziło w ogóle w grę, tak? Znaczy nie ma w ogóle bez przesiadki takiej rzeczy. To w ogóle o tym trzeba zapomnieć. Bez krótkiej przesiadki, o może tak. Ale można, w sezonie zimowym rzeczywiście zdarzyło nam się lecieć do Warszawy i byliśmy w 3 godziny z koła podbiegunowego, więc no całkiem dobry, tak. Dobry czas. Przesiadka była jakoś pół godziny, więc to tylko zmiana gate'u i to wszystko, ale jeśli chodzi właśnie o jak już się nie jest w tym sezonie wysokim, no to wtedy jest problem. Wtedy można jechać i autobusem, i pociągiem, i samochodem, bo to na wszystko na ten sam czas mniej więcej wychodzi. Więc no, takie są realia i trzeba do tego po prostu no, przywyknąć, no bo nie ma innej możliwości. Właśnie Magda napisała też to samo, to co powiedziałaś, że to kwestia pracy i dlatego gdzieś tam więcej osób jest na południu. I jeszcze muszę ci przekazać od Dagny buziaki. Żebyś wiedziała, bo ty nie widzisz tego czatu, więc, nie widzę. Więc no właśnie, więc dlatego ci przekazuję. Dziękuję. Słuchaj, to jak jesteśmy w ogóle przy pogodzie, sezonach, kiedy w takim razie jest najlepszy czas, żeby przylecieć do Laponii, do innych części Finlandii? To znaczy, to też zależy, czego oczekujemy od tego wyjazdu. Jeśli oczekujemy właśnie takiej pięknej zimy, no to Laponia będzie super, super miejscem, ale tak bym powiedziała dopiero od połowy stycznia do kwietnia, powiedzmy.
do początków kwietnia, ponieważ wtedy już mamy dużo śniegu. Ten śnieg pada głównie przez, no tak powiedziałabym, od połowy listopada, grudzień, właśnie połowa stycznia. To są takie miesiące, gdzie są takie olbrzymie chmury, grubaśne. Nieba nie widzimy przez kilka tygodni, bo one się po prostu nie rozchodzą, bo non stop pada śnieg. Więc jeśli o to chodzi, no to okej, można oczywiście przyjechać w pięknej, w fajnej atmosferze świątecznej, gdzie oczywiście jest Mikołaj, światełka i tak dalej. Dużo ludzi ma wolne, więc to też jest taki dobry czas na wyjazdy. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, no to jednak jest taka słaba pogoda, bo na zewnątrz jest wtedy najciemniej z całego roku, bo słońce praktycznie nie wstaje na linię horyzontu. To słońce to też może być w ogóle niewidoczne właśnie przez te chmury, więc żeby takie pobyć na dworze, a natura i właśnie takie wycieczki na zewnątrz są największym atutem w zasadzie Finlandii, nieważne czy to Laponia, czy to południe Finlandii, no to wtedy bym powiedziała, że właśnie na taką zimę to mój ulubiony miesiąc jest totalnie marzec. Mamy super słońce już, jest cieplutko, oczywiście jak na takie zimowe warunki. Długi dzień jest w porównaniu właśnie do grudnia, więc naprawdę można być na dworze, super się bawić i jeszcze w ogóle czerpać z tego taką przyjemną atmosferę. Jeśli chodzi o kolejny przyjazd, no to super jest w ogóle czerwiec, gdzie jest nasza równonoc letnia. Czekajcie, nie, źle powiedziałam. Mamy wtedy midsummer, czyli słońce nie zachodzi przez 24 godziny. Nie mamy chyba takiego odpowiednika białych nocy. Polsku. Właśnie, to nie są białe noce, bo białe nocy kończą się na wysokości Sankt Petersburga. Później już po angielsku to się nazywa Nightless Night, czyli taka noc bez nocy i rzeczywiście to robi olbrzymie wrażenie i w zasadzie no tu w Laponii to się odczuwa taką pełną piersią, no bo rzeczywiście to słońce nie zachodzi i jest cały dzień, całą noc może być po prostu no taka pogoda, jakbyśmy nie wiem, mieli jakąś 12 po południu, w środku dnia. Natomiast jeśli chodzi, no to jest w ogóle takie przeżycie mistyczne. Jeśli chodzi o bardziej takie południowe rejony, to oczywiście to słońce gdzieś tam zachodzi, ale to tak może zajść, nie wiem, w te dni na 2 godziny na przykład, czyli nawet się człowiek nie zorientuje, a ono już jest z powrotem na górze, więc to jest super, właśnie jeśli się jeszcze trafi w taką idealną pogodę, że można, nie wiem, biesiadować ze znajomymi na dworze. Tutaj Finowie uwielbiają grillowanie, więc takie rozrywki jak najbardziej wchodzą w grę. Jeszcze jak się właśnie ma gdzieś w okolicy takie mykki, czyli taki domek letniskowy, który jest zazwyczaj gdzieś nad wodą, czy to jest jezioro, czy to jest rzeka. Jest sauna włączona, że można właśnie robić jakby taki relaks w fińskiej wersji, to taki, że się człowiek nie napracuje, a właśnie jeszcze sobie super odpocznie w takich bardzo fajnych, naturalnych warunkach, właśnie blisko wody, blisko lasu, no totalny reset po prostu od dzisiejszego pędzącego świata. To uwielbiam, po prostu uwielbiam ten moment i oczywiście wtedy też jest Juhannus, czyli obchody, takie fińskie obchody Nocy Świętojańskiej, które są tutaj bardzo kultywowane. Jest to święto na takiej randze praktycznie jak Boże Narodzenie, tylko że latem, więc jest też bardzo rodzinne. No Finowie nie podarują sobie tego, jak nie będą świętować właśnie tego święta Juhannusa. Kolejną taką fajną opcją, no to od tego czerwca praktycznie do sierpnia mamy lato, więc to też jest bardzo przyjemnie, jest bardzo miło. Można wędrować z namiotem po tych niezliczonych szlakach Laponii po prostu cały czas. To są super wycieczki, super wyprawy, bo tutaj Finlandia ma bardzo dobrze rozwinięte i przygotowane właśnie takie podłoże do turystyki pieszej. Wszystko jest za darmo. Można z tego korzystać, czyli myślę w tym momencie o takich chatkach w lesie, gdzie zawsze jest przygotowane drewno na opał, że właśnie można sobie coś ugotować. W niektórych chatkach jest wyższy level, bo jest na przykład kuchenka gazowa czy elektryczna.
którą można sobie uruchomić i też właśnie przygotować jedzenie czy herbatę zaparzyć można. Zawsze jest jakaś biotoaleta w okolicy, no to też są takie udogodnienia, które są no, bardzo wygodne. Czasami są strumyczki z oznaczeniem, że to jest woda pitna, że można bez przygotowania nawet jej spożywać bez problemu. Co więcej w takich miejscach. Można się przespać w takiej chatce, można przy niej właśnie rozbić namiot i nikt z nas stamtąd nie ma prawa pogonić, więc jeśli o takie wyprawy chodzi, no to ja uwielbiam taki klimat i mi się to bardzo podoba. No i później jest bardzo piękny czas, mniej więcej we wrześniu rozpoczyna się tutaj w Laponii, to jest konkretnie dla tego regionu, taka fińska złota jesień, nazywa się Ruska. No i wyobraźcie sobie tylko te wszystkie lasy, które tu są, które zaczynają zmieniać się kolory, wszystko zaczyna być właśnie takie pomarańczowo, żółto, złote. No jest pięknie. Później ten czas właśnie między jak zaczyna padać śnieg, jak zaczyna robić się ciemno, no to już jest taki trochę te humory tutaj zaczynają spadać, więc może właśnie taki okres przejściowy jest najmniej atrakcyjny, chociaż to też nie ma znaczenia, bo wszystko można robić to samo, co w lecie, co w zimie. Właśnie jeśli chodzi właśnie o szlaki turystyczne, to też można z tego korzystać oczywiście, więc to tylko jest kwestia nastawienia i jeśli ktoś ma urlop na przykład właśnie w takim listopadzie, to nie trzeba się zniechęcać, bo na pewno znajdziecie coś fajnego dla siebie, a ja też mogę podpowiedzieć, co to miałoby być. Czyli wygląda na to, że tak naprawdę cały rok jakieś są możliwości, w zależności od tego, co chcemy robić, co chcemy zobaczyć, tak? Czyli okres zimowy, jesienny i te białe noce, nie białe noce, a zorza? To jest troszkę inne podejście, ponieważ Finowie rzeczywiście spędzają bardzo dużo ilość czasu na zewnątrz i tutaj się nie ma znaczenia w zasadzie, jaka jest pogoda. Oczywiście w jakiejś wichury, no to średnio przyjemne, to już bez przesady, ale jeśli chodzi właśnie czy o temperaturę, czy o deszcz, czy o jakieś błoto i takie sprawy, no to tutaj raczej po prostu się ubierasz odpowiednio do pogody i odpowiednio do warunków i nie ma jakiegoś takiego cackania się z sobą, bo rzeczywiście dzieci są uczone od maleńkości, że jakby fajnie się spędza czas na świeżym powietrzu i już takie małe przedszkolaki, czy tam nawet w żłobku już wychodzą, większość czasu spędzają na zewnątrz, tak samo dzieci w szkole na przykład, no ja chodziłam do szkoły, no to można było być na boisku, ale raczej tak to tylko w ładną pogodę. Tutaj dzieci mają obowiązek wychodzenia podczas przerw na boisko i właśnie spędzają go na zewnątrz, więc jeśli o to chodzi, no to jest zupełnie inne podejście. Czyli praktykują to teoretyczne powiedzenie, że nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania na pogodę, którą się... Tak. Chciałam jeszcze Ciebie zapytać o te domki, które mówiłaś, że można sobie iść, coś ugotować i to te wszystkie atrakcje, nie wiem, są bezpłatne, czyli po prostu wchodzimy do domku i możemy tam ugotować sobie obiad i jeszcze zostać w nim na noc? No pewnie. Tutaj, ciekawe. To znaczy, oczywiście no to jest odprowadzone z naszych podatków, więc no to jest taka kwestia wspólna, ale no jeśli ktoś jest turystą, no oczywiście no też może z tego skorzystać, tutaj nie ma takiego znaczenia. Jest jedna zasada oczywiście, żeby zostawić to miejsce w stanie niepogorszonym, żeby zabrać ze sobą śmieci, bo czasami są śmietniki nawet do segregacji w takich miejscach, ale czasami nie ma, no i po prostu zabieramy wszystko ze sobą. Jest też taka zasada, że jeśli na przykład jest drewno na opał, no to trzeba przygotować dla kolejnych wędrowców przygotowane drewno na opał, że jak ktoś przyjdzie właśnie zmęczony, nie wiem, zziębnięty, no to że już nie musi rąbać tego drewna, tylko rzeczywiście jest zawsze siekiera na wyposażeniu, więc takie rzeczy tutaj nie znikają, po prostu one są do wspólnego użytku i to też fajnie wygląda w niektórych miejscach, że dużo ludzi też zostawiają swoich rzeczy, na przykład jeśli ktoś będzie potrzebował jakiegoś, nie wiem, przyrządu do grilla albo soli, no to takie rzeczy też można znaleźć w tej chatce, bo po prostu jeśli już komuś nie jest potrzebne, a może przydać się komuś kolejnemu, no to nie ma problemu też właśnie, żeby ktoś zostawił to po sobie, jeśli ktoś kolejny może z tego skorzystać.
No. Ekstra inicjatywa, naprawdę, super, Więc fajny pomysł. takie chatki, szczególnie w Laponii, jest ich olbrzymia ilość, ponieważ no, tutaj też jest większa liczba tych trasy w lesie. Nie ma tak dużo hoteli na przykład pomiędzy kurortami zimowymi, więc jeśli o to chodzi, to ja często miałam kilka okazji, żeby spać w takich miejscach, czy właśnie rozkładając się z moim namiotem, bo na przykład ktoś był już w chatce, więc też nie chciałam przeszkadzać, albo mieszkając w środku w takiej chatce, czy to było właśnie na jesień, czy latem, ale też zdarzyło mi się spać w takiej chatce przy właśnie minus 30-stopniowym mrozie. No to były moje początki, więc też się nie spodziewałam, co nas czeka, ale można, więc jakby czemu nie, wszystko jakby dobrze się ta historia skończyła. Więc naprawdę do odważnych świat należy. Dla mnie to była super przygoda i właśnie pokazuje, że naprawdę tutaj nie ma takich ograniczeń, że nie. No tak, jak masz dobry koc, czy tam śpiwór, no to faktycznie to taki do minus 30, no to możesz się pokusić, żeby tam zostać na noc. A chciałam cię jeszcze zapytać, bo wspomniałaś o tym święcie Juhanos, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. W jaki sposób Finowie je obchodzą? Jak to wygląda? Ojejko, no jest bardzo dużo takich, w ogóle Finowie mają bardzo dużo tradycji jeszcze związanych z tradycjami pogańskimi i one się tak mieszają właśnie z tymi nawet świątecznymi, stricte kościelnymi tradycjami, jak na przykład Wielkanoc, no tutaj jest tak pół na pół, bym powiedziała, to co kościelne, to kościelne, a to co jakby fińskie, to fińskie, / pogańskie. Jeśli chodzi o Juhannusa, no to przede wszystkim właśnie to jest czas spędzany z rodziną, to jest czas, w którym przygotowujemy jedzenie na dworze, ale w taki specjalny sposób, że na przykład wykopuje się dół w ziemi i na takie rozgrzany węgiel kładzie się jedzenie i się potem przysypuje to znowu ziemią, że on się po prostu robi w takim ala piecu ziemnym. Przez kilka godzin takie jedzenie, więc no to jest zdecydowanie coś takiego ciekawego i egzotycznego, bo ja wcześniej czegoś takiego też nie przygotowywałam sama, ale to super, że tak właśnie kultywują takie tradycje. Oczywiście jest podczas Juhannusa sauna, no i to się chodzi tak właśnie rodzinnie, że później się wskakuje do jeziora, nieważne jaka jest temperatura. Takim też, tam oczywiście też są dania, podczas które wchodzą jakby w skład tego święta, czyli na przykład kiriolohi, czyli łosoś właśnie opiekany przy ognisku na takiej specjalnej desce. No to zawsze robi takie fajne wrażenie. Jeśli chodzi o taki punkt kulminacyjny, no to u nas, oczywiście każda rodzina też praktykuje troszkę inaczej, ale na przykład u nas jest tak, że płyniemy łódką przez jezioro, wtedy też puszczają hymn Sybeliusa, który nazywa się Finlandia. On nie jest oficjalnym hymnem fińskim, takim urzędowym, natomiast no, Finowie traktują go bardzo osobiście i to jest taki no, dosyć podniosły moment. Nie wiem, czy znacie tę melodię, ale jest, no, jest piękna i tak właśnie super się wpisuje w te okoliczności przyrody. I dalej mamy na przykład już takie ognisko, na które gałązki zbiera się już praktycznie od końca zimy, czyli wszystkie drzewka, które się obcina na wiosnę, czy wszystkie takie gałęzie, które gdzieś tam spadły podczas zimy, się zbiera właśnie w takie jedno wielkie ognisko, które później się pali przez całą noc, aż do rana, bo ono no, w momencie podpalenia ma spokojnie sam ten stos z tych patyków będzie miał z, nie wiem, z 3 metry, jak nie więcej, zależy ile uda się uzbierać, a jak jeszcze pójdzie z płomieniem, to będzie spokojnie z 10 metrów i takich po prostu ognisk właśnie przy tym jeziorze, bo można zobaczyć po prostu tam u sąsiadów, jak już też się palą, że się robi jakiś taki sygnał po prostu przekazywany jakby od jednych domowników do drugich. No to oczywiście ma odganiać wszystkie złe moce, ma być takim dobrym ochroną na kolejne miesiące.
Właśnie to też jest bardzo, bardzo związane tutaj z tymi wierzeniami w czarownice i tak dalej. Więc no to jest takie coś niezapomnianego. Oczywiście później wchodzą też różne takie mniejsze przesądy, czy różne takie właśnie wróżby, jak wróżenie sobie męża, no to chyba jest taki standard, jak u nas jest puszczanie wianków, no tutaj na przykład taki wianek się zbiera i kładzie pod poduszką i wtedy ma się na przykład przyśnić ten przyszły wybranek, natomiast muszą być to chyba z 7 różnych rodzajów kwiatów zebranych na 7 łąkach, więc trzeba się nalatać na początek, no tak, żeby sobie coś takiego skompletować, ale rzeczywiście tych tradycji jest, można się w to bawić, jeśli ktoś ma tylko ochotę, to rzeczywiście są one wciąż takie dosyć obecne. Sabina właśnie napisała, że to musi być wspaniały widok. A powiedz, długo w ogóle trwa Juhanos i czy na przykład jak przyjeżdża się turystycznie, to jest szansa, że gdzieś tam w jakichś obchodach można wziąć udział? No bo one są takie bardziej rodzinne, tak? I dlatego... No właśnie, jeśli chodzi o Juhanosa, no to... To turystycznie to jest bardzo słaby czas, żeby przyjechać, aha, bo wtedy się akurat no tak publicznie mało co dzieje. Ja wiem, że na przykład w Helsinkach jest taka wyspa, nazywa się Seurasari, tam jest taka publiczna impreza, powiedzmy, natomiast Finowie wszyscy wyjeżdżają właśnie do swoich myki. Jeśli nie masz takiego domku lotniskowego, to na pewno masz kogoś w rodzinie czy wśród znajomych i zawsze dostaniesz takie zaproszenie właśnie na takie świętowanie wspólne. Jeśli chodzi właśnie o to, jak miasta wyglądają, no to jest po prostu wypustoszałe, żywej duszy nie ma, bo właśnie wszyscy wyjeżdżają tam, gdzie mają taką miejscówkę swoją. Natomiast jeśli chcielibyście przyjechać i świętować takie bardzo fińskie święto, no to teraz w maju, na samym początku maja, właśnie w ten weekend majowy jest Vappu i jest to taki karnawał wiosenny, połączony z juwenaliami, połączony z obchodami właśnie Dnia Pracy i ono na mnie zrobiło niesamowite wrażenie. Ja to nawet nagrałam kilka lat temu w Turku jeszcze, jak mieszkałam, jak w ogóle pierwszy raz zobaczyłam w tym mieście tylu Finów na ulicach, bo oni rzeczywiście gdzieś byli pochowani przez wszystkie te miesiące, a tu nagle jednego dnia wszyscy wychodzą w takich czapkach, które wyglądają troszkę... Jednak są loty! Jak czapki marynarza, to są takie czapki... Jak się nie mylę, nazywają się opilaslaki, czyli czapki uczniowskie, które dostaje się po zakończeniu szkoły średniej, czyli tak mniej więcej w czasach po maturze, powiedzmy. I nieważne, czy jest ktoś teraz, powiedzmy, absolwentem tegorocznym, czy zeszłorocznym, czy 50 lat wstecz, to właśnie zakłada się taką czapeczkę i wychodzi się w jeden umówiony punkt w mieście, gdzie rozpoczyna się właśnie taki przemarsz, są balony, jest konfetti, jest wspólne otwieranie szampana, ludzie są naprawdę nie po fińsku, tacy imprezowi. Później jest mnóstwo pikników na mieście. Jest bardzo łatwo też znaleźć wtedy jakichś kompanów, którzy też wytłumaczą, którzy zaproszą cię do wspólnej zabawy. No to rzeczywiście nie wygląda jak taka przeciętna pocztówka z Finlandii, ale jest super, szczególnie właśnie organizowany w miejscach, gdzie są studenci, bo właśnie pod tym względem juwenaliów oni mają też takie super kombinezony, które są w różnych kolorach, z naszywkami. Każda naszywka oznacza jakąś tam imprezę. Kolory tych kombinezonów oznaczają, gdzie ktoś studiuje, na jakim kierunku, każdy kierunek ma swój kolor, więc jest bardzo kolorowo, rzeczywiście to wygląda jak karnawał, ludzie się przebierają bardzo często, mają jakieś wymyślne makijaże, super. To jest takie święto uliczne, więc jeśli wtedy są jacyś turyści, to na pewno będą się też dobrze bawić, bo wtedy jest po prostu jedna wielka impreza na mieście i można spokojnie w to wsiąknąć i będzie super. Na moim YouTubie bardzo już zakurzonym, więc tam niestety nie ma żadnych nowości, ale można zobaczyć właśnie, jak my się bawiliśmy bodajże 3 lata temu na takiej imprezie właśnie Vappu, więc jeśli byście byli zainteresowani akurat właśnie jakieś tanie loty na przykład do Turku, no to totalnie polecam, bo to jest super właśnie, żeby się tak pobawić wśród Finów i poczuć się o atmosferę.
Czyli to jest w Turku, czy w różnych Nie, miejscach? to jest w różnych miastach, oczywiście to jest w różnych miastach. Ja mam wideo z Turku, a właśnie pod względem tego, że jest blisko, czy tanie loty są po prostu do Turku, no to też jest dosyć łatwo osiągalne. No i wtedy też, jak się nawet nikogo nie zna, no to łatwo znaleźć sobie właśnie tych Zapoznać towarzyszy się. do zabawy. Totalnie. To tam właśnie, jeśli chodzi, jeszcze studenci też są bardziej na pewno otwarci. To jest super moment, żeby przyjechać i zobaczyć, i się pobawić, i tak dalej. Natomiast no, ten Johannes jest właśnie taki bardziej rodzinny. No tutaj niestety trzeba jednak być zaproszonym gdzieś przez kogoś, żeby zobaczyć taki autentyczny święto, jak to wygląda. No, ale też można na przykład właśnie w Helsinkach tak poczuć przynajmniej ten taki vibe tego święta. Ale super, że ty mówisz. Ja jestem fanem właśnie takich różnego rodzaju tradycji, festiwali, gdzieś tam jak przygotowuję klientom też wyjazdy, to nawet firmowym, to szukam takich miejsc i takich terminów, żeby gdzieś tam móc ich właśnie na taki festiwal dołączyć, bo to jest zawsze niezapomniane. Ja mówię, że często, że bardziej przywozisz z miejsc, które widzisz, wspomnienia, czy właśnie kontakty, niż miejsca, tak, niż same zdjęcia, no bo nie wiem, załóżmy plażę, no to widziałaś ileś tych plaż, one gdzieś tam są podobne, ale te doświadczenia są zawsze niepowtarzalne i to jest najfajniejsze w podróżowaniu. No, więc tak, jeśli o to chodzi, to zdecydowanie warto. A powiedz jeszcze, kiedy w takim razie lecieć na zorzę polarną? I powiedz coś o tej zorzy. No, zorza polarna to jest u mnie bardzo długi temat, ponieważ ona mam taką, ponieważ ja też pracuję jako przewodnik, więc mam taką wewnętrzną misję, żeby mówić ludziom, jak ona naprawdę wygląda, a nie wygląda tak jak na zdjęciach zazwyczaj. U nas w Rovaniemi mamy mniej więcej 154 noce w ciągu roku, kiedy można zobaczyć zorzę, ale no, umówmy się, że zorza zorzy nierówna. Nie jesteśmy w stanie jeszcze przewidzieć, kiedy będzie bardzo mocna zorza, kiedy będzie słaba zorza, bo one też mają różny poziom intensywności, inne kolory, czy tego nawet jak się ruszają. Więc czasami jest taka zorza, że widać jakąś łunę nad miastem, jak nie jesteś do końca przekonana, co to jest, można też w ogóle jej nie zobaczyć, bo nasze oczy są dosyć słabymi organami. Więc jeśli mielibyśmy patrzeć na tą zorzę, to najlepiej właśnie przez obiektyw kamery czy telefonu, właśnie z takim trybem nocnym, bo wtedy ten taki szary kolor, który my widzimy, jest rzeczywiście zielony i to jest zorza wtedy, a nie jakieś zakłócenia świetlne. Więc jeśli o to chodzi, to rzeczywiście ona może wyglądać zupełnie inaczej niż na zdjęciach. Może być właśnie taka bardzo nieśmiała, że dopiero gdzieś tam wychodzić, pojawiać się i znikać, a może być po prostu jednym wielkim boom i całe niebo będzie po prostu uginało się od tych kolorów i po prostu nie da się jej przeoczyć. Więc zorza ma bardzo dużo różnych postaci. No, co ja mogę powiedzieć? No, polowanie na zorze jest rzeczywiście słusznie nazwane, że to się nazywa polowanie, ponieważ zazwyczaj trzeba spędzić kilka godzin na dworze, a jeśli jest zorza w ciągu zimy, no to najlepsze warunki mamy podczas oczywiście bezchmurnego nieba. A bezchmurne niebo dla nas oznacza to, że jest bardzo zimno, ponieważ chmury tworzą taką jakby kołderkę dla ziemi, więc jak są chmury, to też jest dużo cieplej niż bez nich. To zimno jest naprawdę odczuwalne, szczególnie jak się właśnie czeka w jednym miejscu, więc nawet jeśli się rozpali ognisko, żeby było tak przyjemnie i można się troszkę ogrzać, ale to nie jest dosyć komfortowe czekanie, więc też nie wiadomo, ile byście na siebie nie założyli warstw ubrań, no to trzeba się przygotować po prostu na to, że to jest dosyć takie challenge'ujące zadanie, żeby tą zorzę zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o zorzę porą jesienną, no to tutaj akurat nie zmarzniemy, czyli na przykład właśnie taki, w zeszłym roku zobaczyłam pierwszą zorzę na końcówce sierpnia, więc no właśnie końcówka sierpnia, wrzesień to są super momenty, żeby jeszcze przyjechać przed zimą i zobaczyć zorzę, no bo wtedy już mamy na tyle ciemne niebo, że jest kilka godzin w ciągu nocy
kilka godzin w ciągu nocy, które są ciemne, żeby ta zorza się po prostu pokazała, bo oczywiście zorza też jest latem, no ale wtedy mamy totalnie jasne niebo, więc tego nie widzimy. No co więcej o zorzy, no zorza jest przepiękna i rzeczywiście trzeba docenić w ogóle każdą zorzę, którą się jest dane zobaczyć, bo to też nie jest takie powiedziane, że nawet jeśli są prognozy, są różne aplikacje i tak dalej, to też, ja mam takie doświadczenie, że to nie zawsze idzie w parze z tym, co można zobaczyć i bardzo często można się przejechać po prostu i robić nadzieję tam po prostu, gdzie tej zorzy nie zobaczymy, mimo najlepszych jakby i chęci i właśnie prognoz, więc no czasami też tak bywa. Ja muszę powiedzieć, że moją pierwszą zorzą ja się bardzo rozczarowałam, chociaż z dzisiejszej perspektywy wiem, że ona była olbrzymia, ale nie była właśnie taka intensywna jak na zdjęciach, nie była taka, nie wiem, na wyciągnięcie ręki i że ja po prostu ją słyszę, bo też są takie opisy, że można zorzę usłyszeć, no ja jeszcze do tej pory jej jakoś nie usłyszałam, więc może mi brakuje jakichś talentów, ale jeśli o to chodzi, to rzeczywiście musiałam przetrawić ten obraz taki marketingowy z tym rzeczywiście, jak to wygląda w rzeczywistości. Oczywiście, czym więcej teraz zorzy widzę, też mogę je ocenić, czy one są duże, czy są małe, czy no, w jakiej skali mi się podobają, bo rzeczywiście każda zorza jest inna i to jest no, dla mnie, ja mimo tego, że jakby mam to na co dzień, to dla mnie to zawsze jest atrakcja wielka, a jeszcze większa jest wtedy, kiedy mogę pokazać osobom po raz pierwszy, jak ta zorza wygląda i rzeczywiście, że warto na nią czekać i jej wypatrywać i te wszystkie jakby niedogodności z tym związane, no to ona rekompensuje, bo to jest, no uważam, że jest takie magiczne przeżycie i rzeczywiście dosyć niepowtarzalne, że warto. Właśnie to chciałam, żebyś powiedziała, bo my rozmawiałyśmy już o tym, prawda, że niektórzy przyjeżdżają i są no, zaskoczeni tak negatywnie, bo oni sobie wyobrażają, że będzie taka zielono-niebieska na tle śniegu i w ogóle dostępna na wyciągnięcie ręki, taka, że zrobisz zdjęcie i po prostu to jest wow. No niestety tak nie jest, ale to jest tak jak z naturą, tak? Czy nie wiem, jedziemy gdzieś po to, żeby obejrzeć wieloryby, czy nie wiem, delfiny, no, nie, czy na safari, no nie zawsze znajdziemy tą wielką piątkę, ponieważ to jest natura i trzeba to akceptować. My szukamy tego, czy polujemy, bo tak jak safari też wychodzisz na polowanie po to, żeby wypolować, wypatrzeć, tak, dane zwierzę. No i to jest dokładnie no tak, taka sama sytuacja. Jeszcze, no niestety, no już inna sprawa, na zwierzętach można no troszkę zachmęcić, że można je dokarmić tam, co oczywiście nie jest dobre dla nich, czy jakoś tam w ten ekosystem jakby ingerować. Natomiast jeśli chodzi o zorzę, no to absolutnie nie mam żadnej opcji, żeby ją tutaj bardziej przyciągnąć. Dokarmić, czy nie wiem, zwabić jakoś. Więc jeśli o to chodzi, to rzeczywiście jest trudno i nie mówię, że nie, bo czasami ktoś może przyjechać na weekend, co uważam w ogóle, że tutaj jest totalnie za krótko, żeby być u nas tylko przez weekend, czy właśnie jakieś takie dwie noce. I może mieć szczęście, i może zobaczyć dwa razy w ciągu tych dwóch dni, a ktoś może przyjechać na tydzień, nie wiem, na 10 dni i przez ten czas no niestety nic nie będzie, po prostu czasami aktywność jest niska, czasami to pole magnetyczne jakoś się zmienia, że jest to po prostu dla nas nieosiągalne. Czasami jest, no, nie wiem, pogoda jest po prostu do fitu i no niestety nic z tym nie zrobimy i można rzeczywiście jeździć i się starać, no ale czasami po prostu takich rzeczy się nie da przeskoczyć, no i niestety trzeba być też na taką opcję przygotowanym. Okej, okay. Chcę, wiesz, co jeszcze poruszyć, tutaj już się Magda dopomina, my oczywiście też miałyśmy poruszyć kwestię kosztów. Magda się pyta o ceny, mniej więcej za nocleg, produkty lokalne, wejściówki na saunę, czy wyjścia do knajpki, alkohol lub nie fancy, restauracje i pyta się też, czy bardzo się różnią te ceny Helsinki versus Laponia. Helsinki versus Laponia, wydaje mi się, że mogą się różnić, ale też nie do końca. Ja tutaj bym się też nie dopatrywała jakiejś wielkiej różnicy między cenami. Jeśli chodzi o ceny na przykład w marketach, to one będą dosyć podobne. Może w Helsinkach ciut droższe ze względu na to, w jakim miejscu się znajdują, ale tak bardziej bym
Turystycznie to pewnie nie będzie aż tak zauważalne, jak na przykład ceny, jak się już mieszka na co dzień, no to na przykład ceny wynajmu w Helsinkach na pewno są dużo wyższe niż w Rovaniemi, jeśli chodzi o jakieś takie mieszkanie na co dzień, powiedzmy. Jeśli chodzi o ceny w Rovaniemi, no to tak mogę powiedzieć, że na nocleg trzeba sobie zarezerwować no od 100 euro na apartament. Więc oczywiście to zależy, ile osób się przyjeżdża, ale to jest chyba taka ta granica najniższa. Oczywiście, żeby mieszkać w takich dosyć spoko warunkach, więc bym powiedziała, że jeśli chcecie na przykład na Airbnb, no to myślę, że od 100 euro w górę można już zacząć szukać za noc. Oczywiście tam, nie wiem, 2 osoby, 3 osoby, 4 osoby, zależy. No jakichś też warunków wy oczekujecie i jakiego komfortu czy przestrzeni potrzebujecie. Jeśli przyjedziecie latem, no to możecie przyjechać tylko z namiotem i to już w ogóle wszystkie koszty wam odchodzą, więc jeśli o to chodzi, to nie ma problemu. Jeśli chodzi o na przykład o ceny sauny, no to akurat w Rovaniemi nie mamy publicznej sauny. Jest jedna bardzo... nawet nie wiem, czy w tym roku była otworzona, ale jest to taka sauna w namiocie. No jest to dosyć przeżycie interesujące, ale to nie jest taka gorąca sauna, więc no żeby raz pójść, no to spoko, ale nie tak, żeby się wygrzać, no to raczej nie. No to na saunę trzeba wtedy zwracać uwagę, żeby była albo w tym na Airbnb w jakimś apartamencie, albo w hotelu, żeby tak to wyglądało. Jeśli chodzi o restauracje, no jeśli idziecie na przykład na lunch, które w Finlandii są dosyć tanie, bo kosztują około 10 do 15 euro za osobę, ale wtedy jest bufet i można się najeść wszystkiego, więc wszystkiego dowoli, w ogóle bez ograniczeń, tylko te bufety są w takiej, moim zdaniem, dosyć śniadaniowym czasie, ponieważ zaczynają się już o godzinie 12, więc trzeba się do tego też dostosować. Jeśli chodzi o wyjście do restauracji, to oczywiście też zależy, jaka restauracja, ale no tak na 2 osoby 50 euro, wydaje mi się, że to jest taka dosyć okej cena. Jeśli chodzi, nie wiem, o pizzę, no to może być nawet 30 euro za 2 osoby i też dać radę. Nie wiem, czy to jest jakby dużo, czy mało, ale no tak to wygląda. Alkohol. Alkohol, no to też zależy, gdzie się idzie. Regularnie piwo kosztuje tak 6-7 euro, ale w Rovaniemi jest jedno miejsce, gdzie można dostać go za trójkę, więc w knajpie, więc jest to dobrą opcją. Mogę najpierw polecić, gdzie się udać. Co jeszcze? Produkty lokalne. Produkty lokalne, to znaczy co? Renifer do jedzenia, czy jakieś inne smaczki, bo renifer jest dosyć drogim mięsem, ale można dostać na przykład w markecie, nie wiem, salami z renifera i różne takie smaczki, więc to zależy już naprawdę od budżetu, bo można znaleźć też takie właśnie tańsze wersje, ale można też, nie wiem, pewnie jakaś polędwica czy coś będzie, czy w ogóle stek z renifera będzie na pewno dużo droższy niż to, co możemy kupić. Dobrze, teraz powiedzcie mi, czy tutaj coś, czy wszystko dalej słychać, czy niekoniecznie? Bo straciliśmy chyba Elwirę. Więc nie wiem, czy mam dalej nawijać i mi słyszycie, czy to jest bez sensu. Okej. Okay. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Dobra, czyli znaczy, że mnie słychać. No to dobrze. To nie wiem, to co się stało z naszą prowadzącą. Chyba coś się odcięło, więc dalej mogę odpowiadać na wasze pytania, bo mam też podgląd teraz już na czat. Okej, słyszymy. No super. To jak macie jeszcze jakieś pytania, to dawajcie. No, u mnie znowu słońce wychodzi, jest właśnie taka pogoda w kratkę, raz śnieg pada, raz słońce, ale ten śnieg niestety już się długo nie utrzyma, ponieważ no teraz w ogóle widzicie, ja siedzę w kurtce, widziałam specjalnie czapkę, musiałam wygrzebać, no bo taka godzina na zewnątrz
jest dosyć, może zmarznąć. Jest teraz minus 1 stopień u nas odczuwalny, więc nie jest źle oczywiście w porównaniu do naszych zimowych mrozów, ale no to też nie jest jeszcze takie lato-lato. Dobra, piszecie, że słyszycie. Super, Elwira, brawo. Super, ci prosi. Ja już wątpiłam, że tutaj nie wiem, wszystko działa. Wiesz co, nie wiem, co się wydarzyło. Generalnie musiałam szybko zmienić na drugi komputer. Po prostu nie chciał mi się podłączyć ani do hotspota, ani do internetu bezpośrednio, ani do Wi-Fi. Nie wiem w ogóle, co się wydarzyło. Mówię, Boże, pewnie ciebie też nie ma i szybko, wiesz, ale to cieszę się, że ty zostałaś. Tak, my wszystko pogadaliśmy troszeczkę. Okay. Jest kolejne pytanie o restrykcje covidowe. No niestety dla was, jako dla turystów, jest przekichane jeszcze, ponieważ Finlandia jest zamknięta w zasadzie od marca zeszłego roku. Oczywiście ja na tym bardzo ubolewam, że tak to się stało, no ale Finlandia też jest dosyć małym krajem, więc jakby mieli przyjeżdżać turyści i zakażać siebie i Finów, no to niestety tutaj szpitale by temu nie podołały, więc no to trzeba wziąć niestety taką opcję pod uwagę i roztropność rządu przez to. Jeśli chodzi o to, jakie są plany na najbliższe tygodnie czy miesiące, no to jest jeden plan rządowy, który właśnie takie odmrożenia gospodarki i też otworzenia granic, i na razie wygląda to tak, że prawdopodobnie już w maju niektóre kraje dostaną przepustkę, żeby można było wjeżdżać tutaj też w celach turystycznych. Nie wiem, czy to będzie też dotyczyć Polski. Niestety nie da się tego na razie przewidzieć. To na pewno będzie związane z liczbą zachorowań w danym kraju. Jeśli chodzi też, gdzieś w planach jest taki ten COVID pass, czyli osoby albo zaszczepione, albo z testem antygenowym, czy jakimś tam innym testem będą mogły tutaj wjeżdżać na jakiś pewnie określony czas, ale no to jest na razie wszystko w planach, nic nie jest pewne. Mówi się o tym COVID pass gdzieś w okolicach czerwca, czyli prawdopodobnie lato będzie otwarte, ale no tak jak mówię, no, nie jestem w stanie wam jeszcze teraz powiedzieć. Oczywiście jak będzie coś na pewno, no to dam znać i na Facebooku, i na Instagramie, żebyście też już wiedzieli, na czym stoicie. Póki co wiem, na pewno wszystkie festiwale, czy muzyczne, czy właśnie jakieś takie imprezy, nawet na dworze, są odwołane dla Finów i dla wszystkich innych, więc takich imprez masowych nie będzie, ale być może będzie można wjeżdżać już wkrótce w celach turystycznych i odwiedzać Finlandię. Póki co no, są bardzo dużo obostrzenia i rzeczywiście tylko członkowie najbliższej rodziny mogą przekroczyć granicę, czy tam w celach, jak ktoś jest, nie wiem, dyplomatą, czy wojskowym, czy jest bardzo uzasadniony jakiś cel pracowniczy, to wtedy tak, ale tak generalnie to niestety nie da rady. A nie wiem, czy poruszałaś temat, gdy mnie nie było, jakieś miejsca, które warto, albo może tak, ile czasu należy zarezerwować, jadąc do Finlandii? Całe życie. Czy da radę tak fizycznie, wiesz, połączyć południe z północą w trakcie jednego wyjazdu? Ile czasu potrzebujemy? Czy w ogóle też jest taki termin, że w jednym czasie możemy zrobić i północ, i południe, czy jednak pogodowo trzeba to podzielić? To znaczy pogodowo to bym się tak nie rozgraniczała, bo to pogoda i na południe, i na północy może się zmienić w ciągu tygodnia, więc raczej nie. To nie byłoby takim wyznacznikiem, ale rzeczywiście bym się skupiła na jakimś regionie, czy południe, czy północ, czy to właśnie ten kraina jezior, który jest w okolicach Kuopio, tak mniej więcej ta północna, południowa Savonia, czy na przykład jeśli chcecie pojechać w ogóle po zachodnim wybrzeżu, no to też kilka dni tam można spokojnie spędzić i zmieniać się te miasteczka. Więc raczej bym się skupiła na jednym obszarze, żeby też poczuć klimat, nie wiem, jeśli kogoś w ogóle kręci taki klimat nadmorski, no to archipelag Turku jest przepiękny i ja tam pojechałam na przykład rowerem, zrobiłam całą trasę w ciągu 3 dni, śpiąc w namiocie, i było w ogóle super, ale można też pojechać tam na dłużej, więc raczej bym się skupiła na jakimś jednym regionie, ponieważ Finlandia, mimo tego, że ona nie jest popularna, właśnie, że nie słyszy się tak dużo o niej za granicą, to ma naprawdę dużo do zaoferowania, ale też brałabym pod uwagę to, że
największą, moim zdaniem przynajmniej, plusem Finlandii jest właśnie ten dostęp do natury, że tutaj jest naprawdę to na wyciągnięcie ręki, że można zobaczyć piękne rzeczy, które są właśnie takie gdzieś schowane. Te krajobrazy się troszkę różnią oczywiście między sobą, północ z południem, natomiast żeby, wiecie, jechać z jednego lasu to drugiego lasu, z północy na, z południa na północ, no to raczej nie. Właśnie bym wybrała jakąś, nie wiem, czy jakiś szlak turystyczny, czy jakimś kluczem bym się po prostu posłużyła, co bym chciała zwiedzić, bo przy każdym miejscu praktycznie naprawdę można zrobić sobie dobry research, zobaczyć, że są w takie miejsca, które można odwiedzić w naturze, przy każdym mieście tak naprawdę, czy wiosce nawet, więc... Ja mieszkając w Turku przez rok zwiedzałam tą okolicę i w zasadzie nie czułam potrzeby wyjeżdżać nigdzie dalej, bo tu był jakiś zamek, czy tam jakieś ruiny zamku, tu było jakieś jezioro, tu była jakaś inna trasa, więc ja naprawdę siedziałam nad Google Maps i po prostu sobie szukałam takich miejscówek i byłam po prostu pod wielkim wrażeniem, ile tego jest tutaj w okolicy. Tak samo w Rovaniemi. Mimo tego, że mieszkam tu już kilka lat, dalej nie byłam chyba we wszystkich miejscach i muszę to totalnie poprawić, bo tak nie może być, bo też jeździmy w różne inne miejsca Finlandii i zwiedzamy więcej. Ja na własną rękę bardzo dużo zwiedziłam Finlandii, jeżdżąc tutaj autostopem i zmieniając miejscówki, więc raczej bym się skupiła na jednym regionie, bo na pewno będzie dużo, dużo fajnych rzeczy do roboty, ale też fajnie się, wiecie, jak przyjeżdżacie do Finlandii, to jest zupełnie inny świat niż nawet niż Polska, ze względu właśnie na tą bliskość z naturą, bo tu nawet w mieście jest dosyć leśnie i jest bardzo dużo, dużo przyrody. Teraz nam słońce wyszło, że już gorąco. Nie zamarzłaś jeszcze? Nie, to w ogóle w drugą stronę teraz idzie. Teraz będę się rozbierać. Że jeśli o to chodzi, to naprawdę się można takie przeżyć, ale aż nawet taki katarzys, że jest tak zupełnie inaczej, że to życie jest w innym tempie, że jest dużo wolniej, właśnie też fajnie się tak można zrelaksować, czy właśnie czy iść na saunę, czy po prostu wziąć przykład z Finów i z tego, jak oni spędzają wolny czas, no bo to jest chyba najlepsze wykorzystanie tych ich miejsc właśnie w takim fińskim sposobie. Raczej odradzałabym takie zwiedzanie typu azjatyckiego, że to odhaczyć, bo to trochę się też mija z celem takiego, wiecie, lifestyle fińskiego, a tutaj naprawdę można przyjechać i się w ogóle tak zapomnieć i jakoś, nie wiem, może, no ja przynajmniej tak miałam, że rzeczywiście jakoś ten klimat tak na mnie wpłynął, że bardzo dużo myślałam, przewartościowałam też trochę swoje życie, zaczęłam się zastanawiać, co jest dla mnie ważne, nie wiem, czy to jest właśnie jakby ten taki wpływ natury na mnie, czy jakieś takie odbodźcowanie się od tego, co miałam w Polsce, od tych wszystkich różnych sygnałów i informacji, które do mnie dochodziły, bo to jest super miejsce właśnie takie, nie wiem, czy nawet jakiś wyjazd medytacyjny, czy nawet nie taki zorganizowany, ale rzeczywiście tutaj można przytulać drzewa na każdym kroku, więc jeśli ktoś lubi taki vibe, no to super. Można wypożyczyć sobie łódkę, można pływać, czy to właśnie po morzu, czy po jeziorach, nawet mieszkać na takiej łódce można. No to jest totalnie inny vibe. Jeśli, nie wiem, ktoś lubi jeździć w Polsce na Mazury, to wydaje mi się, że tutaj cała Finlandia to takie jedne wielkie Mazury. Właśnie taki klimat totalnie, w którym można się zrelaksować. Jest dużo do zwiedzania, oczywiście są muzea, są galerie sztuki, bardzo różnej sztuki. Ta fińska sztuka jest, no jest ciekawa, powiem wam. Czy jak odwiedzacie północ, to jeszcze oczywiście Rovaniemi, no to jest jedno miejsce takie bardzo ważne na mapie Finlandii, ale jadąc dalej na przykład jest Inari, gdzie jest parlament samski,
Samowie, czyli rdzenni mieszkańcy północy, oni posługują się zupełnie innym językiem niż Finowie, tworzą inną grupę etniczną, no mega ciekawe i no, tak jak mówię, zależy co was interesuje, zależy co, czego byście oczekiwali od takiego wyjazdu, to można naprawdę pod siebie dużo podpasować. Jeśli chodzi o, no ale tak jak mówię, raczej bym się skupiła na jednym regionie, bo dystanse w Finlandii są bardzo duże, więc jakbyście mieli czas tracić po prostu na bardzo dalekie przemieszczanie się, no to moim zdaniem dosyć bez sensu. Oczywiście można przejechać sobie z północy na południe i już nie wracając, po prostu sobie zrobić jakąś taką objazdówkę. Też się da. No to już zależy od waszych preferencji. Ale to jest fajne, co powiedziałaś, bo nie da się poczuć właśnie klimatu miejsca, kiedy nie pobędziesz dłużej, tak? I no często jest tak, że ktoś, wiesz, wyjeżdża na 2 tygodnie, szczególnie do jakichś dalekich kierunków, chce dużo zobaczyć, bo nie wie, czy wróci, no bo przecież jest tyle krajów na świecie, chce zobaczyć jak najwięcej, więc się szybko przemieszcza, tak? I my jak czasem przygotowujemy wyjazdy, to faktycznie jest tak, że często ci klienci się przemieszczają, zresztą sama jak podróżuję, to często się przemieszczam, ale też po to, żeby poznać jak najwięcej miejsc, które potem doradzam klientom, tak? No jest po prostu łatwiej wtedy przygotować, ale faktycznie, żeby poczuć taki klimat miejsca tak trochę po lokalnemu, to trzeba jednak pobyć dłużej. Nie da się tego zrobić 2 dni, nie ma opcji. Wiecie co w zasadzie, to też jest trochę inaczej, bo to latem, no można sobie pozwolić na taki bardziej wyczynowy tryb zwiedzania, ale już zimą, kiedy te temperatury rzeczywiście spadają, nie wiem, minus 15, minus 20, minus 30 stopni, to wy nawet fizycznie wasze organizmy nie są na to przygotowane, żeby mieć takie bardzo intensywne dni. I ja też zawsze uprzedzam moich turystów, że ten program jest tak specjalnie po prostu rozpisany, żeby oni też mogli się zregenerować. Bo to, że my będziemy kilka godzin na dworze, to organizm jest bardzo dużo bardziej wyczerpany niż po prostu pod takim pobycie w ciągu, nie wiem, wiosennym czy letnim, ponieważ organizm oczywiście musi się ogrzać, no to większość ludzi nie jest przyzwyczajona do takich temperatur, to jest też inaczej można zareagować właśnie na coś takiego. Bardzo często na przykład sauna jest wymęczającym miejscem, ponieważ to już jak tam właśnie te wszystkie procesy potne w nas przychodzą, to większość ludzi jest po saunie na przykład zmęczona, więc saunę warto robić raczej podczas wolnego dnia, kiedy nie trzeba się nigdzie śpieszyć, albo po prostu wieczorem po całym dniu, żeby od razu się umyć i iść lulu, bo no po prostu tak to działa, szczególnie właśnie organizmy, które nie są do tego przyzwyczajone. Asiu, właśnie tutaj napisała Alicja, że świetnie opowiadasz i udzielasz wyczerpujących informacji. Ja się z tym zgodzę, bo nie wiem, czy ty widzisz, ale my już dawno, znaczy no dawno, no 10 minut temu przekroczyłyśmy godzinę czasu rozmowy. Ja jeszcze tak, właśnie nie wiem, bo tak, mam jeszcze jedno pytanie. Chciałam cię zapytać o te farmy reniferów, o zaprzęgi psie, o Mikołaja, o muminki, bo tutaj też Barbara się o to pyta, ale chciałam, żebyś też nam pokazała okolicę, którą chciałaś nam pokazać i nie wiem, co wybrać, czy szybko zdążymy to i to. Decyduj. Znaczy, wydaje mi się, że okolica jest dosyć unikatowa i nie zobaczycie, no bo to jest teren prywatny, więc to też nie można sobie to tak po prostu wejść i zwiedzić, więc wydaje mi się, że może na pokaż tym, a może kiedyś indziej się byśmy spotkali na tak tych rzeczach, to może ja się tylko przełączę, wiecie co, na tą drugą, teraz się wyłączyłam, muszę się przełączyć na drugą kamerę, żebyście widzieli się może lepiej. Tak, jest okej. Okej. No dobrze, słuchajcie, to teraz pokazuję wam bardzo stare miejsce. Datuje się gdzieś na końcówkę XVIII wieku pierwsze budynki tutaj zostały zbudowane. To jest nasza chatka, w której my mieszkamy. Jest drewniana, zresztą jak tutaj większość budynków. I słuchajcie, to miejsce jest starym młynem. I tutaj po prostu to, co teraz widzicie, to był dom młynarza. Później to już jest taki nowszy budynek, też mieszkalny w tym momencie. Tu była jakaś obora, czy jakieś po prostu takie, wiecie, bardziej gospodarcze pomieszczenie. Natomiast stary młyn się spalił podczas
podczas pożaru, bo Rovaniemi zostało spalone w zasadzie dwukrotnie, no ale po raz drugi w ciągu II wojny światowej, kiedy Niemcy, cofając się, spalili to miasto, żeby Rosjanie nie mogli się tutaj zatrzymać i wiecie, tam posilić i odpocząć. Więc cały centrum Rovaniemi, które zaraz pokażę wam panoramy na nie, bo my w zasadzie jesteśmy w centrum miasta, to wygląda już zupełnie jakbyśmy byli gdzieś na wsi, to jest nasza sauna, to wam powiem, że Rovaniemi jako miasto nie jest imponujące, bo jest dosyć nowoczesne, ale w takim bardzo socjalistycznym klimacie. Jest dużo też... kaczka. Zwierząt. Jest dużo też budynków akurat modernistycznych, które są bardzo interesujące, no ale tą ten typ architektury musi rzeczywiście was interesować, żeby zgłębić informacje o nim. To jest rzeka Kemijoki i jest największa w Finlandii. O, widzicie, nawet tutaj takie fundamenty są z kamieni, że ten dom musi oddychać. To jest zupełnie inne budownictwo niż my znamy. I tutaj, o, zaraz się wam pojawi, zejdę kawałeczek nad brzeg, żeby wam pokazać już centrum Rovaniemi. Tak nas mniej więcej jakieś 2 kilometry od tego centrum dzielą, więc jest dosyć blisko. O, ta wieża, którą widzicie, to jest kościół, jedyny w Rovaniemi, w zasadzie okolicy. Finowie akurat nie należą do tych najbardziej... wierzących czy praktykujących osób. Praktykujących. Mhm. Jeszcze te białe fragmenty, to jeszcze śnieg, który się nie roztopił, lód, więc tak, ta rzeka to Kemijoki, tak jak mówiłam, największa i najszersza w Finlandii. No, czyli to była taka jedna z pewnie z bogatszych siedzib tutaj właśnie w tym regionie, a to też zostało zachowane, ponieważ tamta część została bardziej spalona i w zasadzie tam nic nie ocalało, po tej stronie rzeki było to troszkę łatwiej, znaczy no, dużo więcej się zachowało, chociaż i tak nie tak dużo, więc no, tu akurat gospodarze szczęśliwi i to też ten dom należy do tej samej rodziny od samego początku, więc ich nazwisko po fińsku no, brzmi młynarz, byśmy jakoś tak to przetłumaczyli. No, tutaj w każdym domu będzie łódka, szczególnie właśnie przy tych, gdzie żyjecie przy wodzie, no bo to takie, z takich widoczków można tutaj korzystać na co dzień. I tu oczywiście sauna przy rzece. To jest nasza letnia sauna, ponieważ nie używamy jej zimą, ponieważ zresztą jeszcze są zostawione drzwi. W środku są takie rury odpływowe, które by po prostu mogły zamarznąć. Mhm. Ach, potrzebowałabym chyba drugiej ręki. Ale aż pachnie sauną. Słuchajcie, to jest taka typowo fińska sauna. Drewniana, opalana piecem na drewno. W tym piecu grzejemy kamień, żeby było tutaj cieplutko. A w tym piecu grzejemy wodę, którą później mieszamy tutaj w takich miskach, żeby się umyć. Nie ma, widzicie, prysznica. I to jest bardzo normalne. Prysznice są tylko w takich nowoczesnych saunach lub w domach. No, pachnie pięknie. Szkoda, że nie możemy poczuć tego, co mówimy. Tu jest przybieralnia. Wszystko takie, wiecie, bardzo proste w drewnie. Więc... Oj. Więc tak to wygląda. No, zapas drewna jest całkiem spory. Tu dalej, z drugiej strony obora, no takie drewutnie, no to oczywiście mus. Mhm. Tam jeszcze, nie wiem, widać, nie widać, stara studnia. Widać. No, więc mamy szczęście mieszkać w takim super miejscu, bo rzeczywiście, no niestety w Rovaniemi takich miejsc nie ma, ale też no dużo w Finlandii po prostu podczas zmian jakichś też społecznych
ludzie przestali lubić to budownictwo i zaczęło się troszkę zmieniać. Teraz się do tego ponownie wraca, jako do takiej właśnie tradycji i czegoś, co było po prostu dobre. Mhm. Może też ta sytuacja, która jest, wiesz, takiego tych home office'ów właśnie wpływa na to, że wszyscy chcą wrócić do takich, nie wiem, może nie tyle korzeni, ale właśnie takich tradycyjnych miejsc w odosobnieniu, bo się lepiej wypoczywa po prostu w takim wiesz miejscu. Co, wiesz co, jeśli chodzi akurat o odosobnienie, to no, Finowie raczej by chcieli spędzić całe swoje życie w takim miejscu, że najlepiej do sąsiadów to tak kilometr dzielący ich, żeby nie za blisko przez przypadek, ale tak, no w mieście jest to troszeczkę inaczej, to też dużo się zmienia. Miasto Rovaniemi, jak po wojnie zostało odbudowane, to zostało odbudowane na kształcie głowy renifera, tak przechodziły główne arterie, żeby wyznaczyć ten pysk, poroże, no tylko nikt nie przewidział, że to miasto się tak bardzo, bardzo rozrośnie, że to już te granice tego renifera się zatracą, ale rzeczywiście tak było. Super, Asiu. Powiem Ci szczerze, że świetnie się Ciebie słuchało i zgadzam się tutaj właśnie z Alicją, która mówiła, że bardzo dużo wyczerpujących informacji mówisz. Jest jeszcze kilka pytań w komentarzach, natomiast myślę, że spokojnie odpowiemy to po prostu w postaci komentarzu, bo już jesteśmy trochę po czasie i Ty już jesteś też trochę na dworzu, więc nie chcemy Cię przemęczyć dodatkowo. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na udział w naszych wirtualnych podróżach i mocno mi zależało też na Finlandii, bo jest taka unikatowa i zaczyna być turystycznie, zaczynała być na pewno popularna, szczególnie dla takich osób, które właśnie wolą jakieś chłodniejsze klimaty, a wśród na przykład naszych klientów też mamy kilka takich osób. Jest niedaleko w zasadzie od Polski. Stosunkowo niedaleko, tak. Stosunkowo niedaleko. Chyba. Tak. Jest jakoś daleko. Dokładnie, mentalnie tak. Więc bardzo Ci dziękuję za udział w tym spotkaniu. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za prowadzenie spotkania, dziękuję wszystkim, że tu chcieliście być i poświęcić Wasz czas na te fińskie opowieści. No i co, mam nadzieję, że jak macie jakieś pytania, to oczywiście odpowiem na nie później, już z poziomu pisanego. Natomiast mam nadzieję, że Wam się podobało. No i tak, mam nadzieję, że też zachęciłam kogoś do przyjazdu do Finlandii, do odwiedzenia tego, moim zdaniem, najpiękniejszego kraju. Więc mam nadzieję, do zobaczenia. Jestem pewna, że tak. Ja Tobie też dziękuję za poprowadzenie, kiedy mnie w ogóle wypięło. Więc dobrze, że mogłaś to przejąć, bo myślałam, że w ogóle wyrzuciło nas obie. Asia, dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci miłego popołudnia. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Wam również dziękujemy za udział w tych wirtualnych podróżach. Jestem przekonana, że Wam się podobało, więc nawet nie mówię, że mam nadzieję, tylko jestem przekonana. I oczywiście już teraz Was zapraszam na kolejne wirtualne podróże, żebyście z nami byli i oglądali różne zakątki świata, no i podróżowali oczywiście. Miłego popołudnia, kochani. Do zobaczenia, pa! Do zobaczenia, pa!